szybkie wypuszczenie kurek rano. A właśnie, zapomniałem w ogóle o tym. Ale coś mokre, nie wiem co one z tą wodą robią. Zapomniałem totalnie o tym, że je zamknąłem. O, kogut od razu w lepszym stanie jest. Tak bynajmniej mi się wydaje. O, ała. Jeszcze trzeba te puścić. I seramy i będzie git. W ogóle dzisiaj jadę po słomę. Normalnie bym już im posprzątał w weekend, ale nie miałem słomy. Przypomniało mi się w sobotę wieczorem. Także już mówię, nie będę jechał, no i w niedzielę to wiadomo. Tutaj kurki są otwarte, także widzimy się później. Dobra, także jesteśmy u kurczaczków. Moi drodzy, jak widzicie, już tu rozrabiają. Ale zakupiłem trociny. No i spokojnie, najpewniej już załatwię sobie w tym tygodniu zwykłe, tak, znaczy no to też są zwykłe, ale chodzi o trociny, żeby nie wydawać niepotrzebnie kasy na trociny zoologiczne, jak można u stolarza załatwić sobie taniej o wiele. Trochę ten karmnik na jakiejś cegiełce trzeba postawić, bo no depczą tam trochę, zdarza im się, wiecie, narobić, także trzeba to wszystko wyczyścić. No i co, dzisiaj zamówiłem też paszę, bo jak widzicie się kończy, paszę dla kurcząt, bo od 42 dnia stosuje się paszę dla kurcząt, a jak wiecie, już skończył miesiąc, także idealnie ta się skończy i wejdę z inną paszą, także fajnie. No i co, trzeba na pewno tutaj posprzątać wszędzie, wymieść, żeby tu też było normalnie. Bo zaniedbałem, nie ukrywam. No i co, widzimy się jak już posprzątam. Dobra, także moi drodzy, jak widzicie, wyłożyłem tutaj tekturą, a tak, żeby było jakoś im się nie ślizgały i w ogóle. I tutaj wokół robię taką barierę, żeby te wiórki, co będą kopać sobie tam, kopać je i w ogóle, żeby się nie wysypywały na zewnątrz, bo widzicie, co z tego jest. Wszędzie tutaj to rozsypały. No, także wszystko zabezpieczę naokoło i zaraz się widzimy. Dobra, także jak widzicie, posprzątane, już zagrodzone naokoło. Teraz tylko tu muszę posprzątać. I w zasadzie niewiele zużyłem tych trocin. Myślałem, że dużo więcej idzie na takie sprzątanie, ale jednak nie, także one jeszcze się przydadzą tam w kurniku, jak już przejdą. No i co, ja teraz idę im umyć od wody wszystko tam i to muszę im jakoś sprzątnąć i wyżej postawić na jakąś cegiełkę, żeby już tak nie brudziły. I widzimy się zaraz. Dobra, także jak widzicie, mają już posprzątane bardzo ładnie i mam dla nich jajeczko. Sali, wyjdź. Niech sobie jedzą. Sali, tu piesek jest ze mną. Jajeczko z pokrzywą. No, także jak widzicie, mają wszystko. Zmieniłem trochę teraz to karmidło i na cegiełce jest, także wszystko mają. Ładnie wygląda. Więc widzimy się później. Dobra, także jesteśmy u kurek. Standardowo trzeba zrobić tutaj te wszystkie czynności. Tutaj sobie pozwolę odłożyć jedzenie dla psów. Bo to jest takie gotowane, bo wiecie, jak jest zimno, to lepiej, żeby to było takie gotowane, różne, bo po prostu cieplej psom będzie zawsze, te, w sensie nie tyle co cieplej, ale jednak te jedzenie, karma, to zresztą takie jedzenie też rozgrzeje, wiadomo, zresztą ciepłe. Zobaczymy, czy tutaj
Tam są. Oj, tutaj poleciało mi. Dobra, seramy to nawet sam nie wiem, czy one wychodzą. Szczerze, tutaj bym mógł, jakby ktoś był zainteresowany, to chętnie wyprzedam. W sensie wyprzedam, nie, sprzedam. Sprzedam, wyprzedam. No w każdym razie sprzedam. Sprzedam seramy. Sprzedam, bo mówię, co tam. O, czerwone światełko jest zapalone. Dobra, trzeba to włączyć. W końcu tą żarówkę muszę wymienić. Dobra, to wyłączę to światło i zaraz wymienię tą żarówkę. Dobra, mamy jedno jajko. Co Czarek, ty łobuzie. No, idźcie. No, ona już wie, że musi schodzić, jak ja przychodzę. No, także chętnie się ich pozbędę, bo jednak taka nietrafiona rasa. Jakby one były bardziej takie, wiecie, wyjdziemy, o tutaj. One tak siedzą cały czas, nie wiem, o co im chodzi. Cały czas siedzą w tym kurniku, nie wychodzą w ogóle. Nie wiem. Jak ktoś by był chętny, to kujawsko-pomorskie zapraszam przy okazji, by mnie odwiedził. Może, znaczy, no na pewno widz, bo jak to zobaczy, to z widowni. Dobra. Czarek, chodź, kć. Jezu, nie to. No, Czarek uciekł, więc możemy zamykać. O, jak będę miał chwilę czasu. Pewnie za dwa dni jakoś, jutro nie dam rady. To posprzątam tutaj wszystkim. Po wszystkim trzeba posprzątać. Każdej z raz. Włożę to tutaj lepiej. Się boję, że to zaraz się tam wywali. No, także jesteśmy tutaj. Zamykamy je. Niech się grzeją. Dobra. Zapalimy sobie światło, bo tak ciemno jest, że masakra. Dobra, i sobie weźmiemy trzy wytłaczanki. Dobra, standardowo. Zawsze jest pomiędzy. O kurczę, moi drodzy. Czyżby padła? No. Jutro rano na pewno padnie. Także. No niestety. To jest właśnie ta kura, o której mówiłem wam. Jest jeszcze jedna gdzieś tutaj. O ile jeszcze jest. O ile też już nie padła. Zobaczymy przed wejściem. Czy jakaś nie stoi? Nie. No także mała strata. Tak patrzę, czy tutaj jest ta inna taka. Ale czy to ta? Nie wiem, ale coś mi się nie podoba z tym upierzeniem. Szczerze nagrywam ten filmik, jak jeszcze nie dostałem od was odpowiedzi odnośnie. Czy tu jest? Tu jest chyba ta kura. Nie, nie wiem. Nie mogę jej znaleźć. Może wpadła gdzieś faktycznie, ale nie widzę, żeby. Dobra, dzisiaj wydaje mi się, że trochę mniej jajek będzie. No kurka, no nic nie poradzę, no. Przepraszam. Niestety. No, także. Nie mogę się skupić. Brudne jajka. Mokro na dworze dzisiaj. Zresztą chyba widzieliście. Jest znowu kurde mokro, mokro i mokro. Nie ma. Zresztą co tu by się spodziewać. Trzeba czekać do maja, do wiosny. Latem. Wtedy będą znowu fajne filmiki. Takie letnie. Zimą to i tak cieszę. Oj kurde, słaba skorupa. Jakieś wadliwe jajko, tylko lekko dotknąłem. Także będzie trzeba wymienić. Wymienić! Co ja mówię, wymienić. W sensie, wiecie, na bok odłożyć. Dobra, tutaj zaraz się widzimy, jak tą kurkę wyciągnę stąd. Dobra, także tutaj jest ile? 6 jajeczek. Tak, 6 jajeczek.
Także mamy jajeczek 25, tak. No także no niestety kurka nie przeżyje. Już widać zresztą. No ale trudno. O jest, spadłem i wytłaczałem. Ale na szczęście nie z dużej wysokości, nic się nie stało. Dobra, także moi drodzy, tutaj patrzę, ta kura taka duża jest, bardzo duża kura. No, także to by było na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie oczywiście, żeby dać łapkę w górę, miły komentarz i oczywiście suba na kanale. I widzimy się w następnym. Cześć.